Widzę całe mnóstwo pejzaży, które mógłbym namalować. Maluję znajome pola, lasy. Niezwykłość natury tkwi w jej zwyczajności. Cała moja wyobraźnia latami przebywała w górach, wędrowała ścieżkami po stokach, w ciemnych wnętrzach drewnianych, w kapliczkach bielonych. Wspomnienie z dzieciństwa. Idę chyba boso. Jutro ma być początek roku szkolnego, więc rosa zimna, wiatr. Koło Gostwicy zobaczyłem pokryte śniegiem Tatry, bliskie i nieprawdziwe. Byłem zziębnięty, przestraszony, że sam tak daleko idę, zmęczony i wygłodzony. Nie zdawałem sobie sprawy, że to Tatry. Nigdy ich tak blisko nie widziałem. Muszę być obrzydliwie sentymentalny. Po namalowaniu kilkunastu wersji materii na błękicie uświadomiłem sobie, że ja po prostu maluję mojej siostry Gieny kolczyki, gdy miała kilkanaście lat. Innym razem maluję modraszka i kara ze ścieżki, gdy w trawie, w chwastach, w ziołach szukałem polnych koników dla ojca na ryby. Albo malując czerwień, maluję okręt, który zobaczyłem w Zatoce Gdańskiej, czerwony, chyba pominiowany. Zjawisko na błękitnej wodzie. Od pewnego czasu myślę tylko o morzu, o portach północnych, masztach, żaglach, zapachu rejsu. Chodziło mi o wszystko, o nowoczesne malarstwo pejzażowe i o abstrakcję głębszą, znalezioną na podstawie studiów natury i o wypowiedź wewnętrzną, niezależną od czasu. Jestem malarzem, zwolennikiem malarstwa, które nie jest machaniem pędzlem, ale w którym obowiązuje rygor i logika myślenia. Myślę, że program mojego malowania polega głównie na oczyszczaniu widzenia z rzeczy obcych, przypadkowych, na powrocie do siebie, do dzieciństwa. Rysując, studiując naturę, z czasem doszedłem do wniosku, że to, co buduje całość, co jest najistotniejsze wizualnie, to przeciwstawienie. Rysunki, które robię od dawna, są oparte na linii i punkcie. Na przeciwstawieniu układów kierunkowych linii lub przeciwstawieniu statyki, dynamice. Szukam wyrażania pewnych odczuć, ale inaczej, prosto. Całe moje malowanie jest powrotem do dzieciństwa, tematów zafascynowań, nawet do konkretnych przeżyć kolorystycznych.
Początkowo było to coś nieświadomego, coraz to lepiej uświadamianego, aż do poszukiwania jakby istoty rzeczy. Od obudzenia smutek, z przypomnienia sobie małej dziewczynki w szpitalu, na korytarzu łóżeczko i ona śpiewająca, iskiereczka ognia, gałązeczka ziela, nikt nie będzie widział mojego wesela. Ja wtedy chłopiec kilkunastoletni, chory, może na zapalenie płuc, nie pamiętam. A o niej siostra zakonna mówiła, że długo nie pożyje, bo ma dziury w płucach. I palę żywice, i Mozart, i fortepian. Nic nie pomaga. Wszystko jest takie wyraziste, jak było w dzieciństwie. I myślę sobie, jestem stary, a świat jest taki, jaki był dawniej. I nie będzie mnie, a świat będzie trwał. Latarnie świecą, sylwetki drzew majaczą w mroku, na niebie gwiazdy, niby to, a nie to, co chciałem. I jak to wyrazić? Celem tej sztuki jest intensywne odczucie rzeczywistości. Chciałbym, żeby była przejmująca.